Fragmenty nieznanego nauczania, rozdział drugi. Czyta Dariusz. Lato w Petersburgu jak zwykle upłynęło mi na pracy literackiej. Przygotowywałem moje książki do nowych wydań, robiłem korekty i tak dalej. Było to okropne lato 1915 roku wraz z jego coraz bardziej pogarszającą się atmosferą, od której, pomimo wszystkich moich wysiłków, nie potrafiłem się uwolnić. Wojna toczyła się teraz na ziemi rosyjskiej i coraz bardziej się do nas zbliżała. Wszystko zaczynało się chwiać. Ukryta tendencja samobójcza, która tak wiele określała w rosyjskim życiu, stawała się coraz bardziej widoczna. Próba sił postępowała naprzód. Drukarze bez przerwy strajkowali. Moja praca została wstrzymana. Zaczynałem już myśleć, że katastrofa spadnie na nas, zanim uda nam się zrobić, co zamierzałem. Myślami bardzo często wracałem jednak do moskiewskich rozmów. Pamiętam, że kilka razy, gdy rzeczy miały się szczególnie źle, powiedziałem sobie: porzucę wszystko i pojadę do G, do Moskwy. I na samą myśl o tym robiło mi się lepiej. Czas upływał, pewnego dnia, już jesienią, przywołano mnie do telefonu i usłyszałem głos G. Przyjechał na kilka dni do Petersburga. Od razu poszedłem się z nim zobaczyć i między rozmowami z ludźmi, którzy przyszli do niego w różnych sprawach, rozmawiał on ze mną tak samo jak w Moskwie. Następnego dnia, tuż przed odjazdem, powiedział mi, że wkrótce tu wróci. Gdy podczas drugiej wizyty opowiedziałem mu o pewnej grupie, z którą spotykałem się w Petersburgu i gdzie dyskutowano na wszystkie możliwe tematy, od wojny do psychologii, G powiedział, że kontakt z takimi grupami może okazać się przydatny, ponieważ nosi się z zamiarem rozpoczęcia w Petersburgu tego samego rodzaju pracy, co w Moskwie. Pojechał do Moskwy i obiecał wrócić za 2 tygodnie. Rozmawiałem na jego temat z niektórymi z moich przyjaciół i zaczęliśmy czekać na jego przyjazd. Znowu przyjechał tylko na krótki czas. Udało mi się jednak przedstawić mu kilka osób. O swoich planach i zamiarach powiedział tyle, że chce podjąć pracę na większą skalę, dawać publiczne wykłady, zorganizować serię eksperymentów i pokazów, wciągnąć do swojej pracy ludzi, którzy mają szersze i bardziej zróżnicowane przygotowanie. Wszystko to przypominało mi częściowo to, co słyszałem w Moskwie, ale nie było dla mnie jasne, o jakich eksperymentach i pokazach mówił G. Wyjaśniło się to dopiero później. Pamiętam jedną z naszych rozmów, która już tradycyjnie odbyła się w małej kawiarni na Newskim. G. opowiedział mi o pewnych szczegółach dotyczących organizacji grup do jego pracy i o ich roli w tej pracy. Raz czy dwa razy użył słowa ezoteryczne, którego nigdy przedtem nie słyszałem z jego ust i zainteresowało mnie, jakie nadawał mu znaczenie. Ale kiedy spróbowałem mu przerwać i zapytać, co rozumie przez słowo ezoteryczne, uniknął odpowiedzi. To nie jest ważne, zresztą nazywaj to jak chcesz, powiedział. To nie jest w tym rzecz, chodzi o to, że grupa jest początkiem wszystkiego. Jeden człowiek nic nie może zrobić, niczego nie może osiągnąć. Grupa z prawdziwym przewodnikiem może zrobić więcej. Grupa ludzi może zrobić to, czego pojedynczy człowiek nigdy nie będzie w stanie sam zrobić. Nie zdajesz sobie sprawy ze swojej własnej sytuacji. Jesteś w więzieniu. Jedyne, czego możesz pragnąć, jeśli jesteś człowiekiem wrażliwym, to uciec. Ale jak uciec? Trzeba wykopać pod murem tunel. Jeden człowiek nic nie jest w stanie zrobić. Ale przypuśmy, że jest 10 czy 20 ludzi. Jeśli pracują na zmianę, jeśli jeden ubezpiecza drugiego, to mogą ukończyć tunel i zbiec. Co więcej, nikt nie może uciec z więzienia bez pomocy tych, którzy uciekli wcześniej. Tylko oni są w stanie powiedzieć, w jaki sposób ucieczka może się udać, czy też
dostarczyć narzędzia, pilniki, wszystko to, co może być potrzebne, ale pojedynczy więzień nie jest w stanie znaleźć tych ludzi, nawiązać z nimi kontaktu. Potrzebna jest organizacja. Niczego nie można osiągnąć bez organizacji. G. często w swoich rozmowach powraca później do przykładu więzienia i ucieczki z więzienia. Czasami od niego zaczynał, a następnym jego ulubionym stwierdzeniem było to, że aby człowiek w więzieniu mógł kiedykolwiek mieć szansę ucieczki, to przede wszystkim musi on zdać sobie sprawę, że jest w więzieniu. Dopóki nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóty myśli, że jest wolny i nie ma żadnej szansy. Nikt nie może mu pomóc siłą wbrew jego woli, wbrew jego życzeniom uwolnić. Jeżeli wyzwolenie jest możliwe, to tylko w wyniku ogromnego trudu i wielkiego wysiłku. Nade wszystko świadomych wysiłków, które zmierzają do określonego celu. Stopniowo zapoznałem G z coraz większą liczbą ludzi. I za każdym razem, gdy przyjeżdżał do Petersburga, organizowałem rozmowy i wykłady, w których brał udział. Odbywały się one w mieszkaniach przyjaciół albo w siedzibach istniejących już grup. Zazwyczaj przychodziło 30 do 40 osób. Od stycznia 1916 roku G zaczął przyjeżdżać do Petersburga regularnie, co 2 tygodnie. Niekiedy przywoził wówczas ze sobą kilku swoich moskiewskich uczniów. Nie udało mi się zrozumieć do końca, w jaki sposób te spotkania były organizowane. Wydawało mi się, że G wiele razy niepotrzebnie utrudniał. Na przykład rzadko pozwalał mi na to, bym zawczasu ustalał datę spotkania. Kolejne spotkania zwykle kończyły się ogłoszeniem, że G następnego dnia wraca do Moskwy. Rano oświadczał jednak, że postanawia zostać do wieczora. Cały dzień spędzał w kawiarniach, gdzie przychodzili ludzie, którzy chcieli się z nim zobaczyć. Dopiero wieczorem, na godzinę czy półtorej przed naszą tradycyjną porą spotkań, G zwracał się do mnie. Czemu by nie zorganizować dzisiaj spotkania? Zadzwoń do tych, którzy chcieli przyjść i powiedz im, że będziemy w takim to, a takim miejscu. Biegłem wtedy do telefonu, ale oczywiście o 7 czy w pół do 8 wieczorem wszyscy byli zajęci i udawało mi się zebrać tylko kilka osób, a ci, którzy mieszkali poza Petersburgiem, na przykład Carskoje, nigdy nie byli w stanie przyjść na nasze spotkania. Z biegiem czasu wiele rzeczy zacząłem pojmować inaczej i główne motywy G stały się dla mnie jaśniejsze. W żaden sposób nie chciał on dopuścić do tego, by poznawanie jego idei było łatwe dla ludzi. Wręcz przeciwnie, uważał, że tylko poprzez przezwyciężanie trudności, nieważne jak bardzo przypadkowych i niewiele znaczących, ludzie mogą docenić wartość jego idei. Ludzie nie cenią tego, co przychodzi łatwo, powiedział. I jeśli człowiek już coś poczuł, to uwierz mi, będzie on siedział przez cały dzień przy telefonie na wszelki wypadek, gdyby go wezwano. Albo też sam zadzwoni, by się dowiedzieć. A ten, kto czeka na zaproszenie, i to specjalne zaproszenie, tak by mógł ułożyć wszystkie swoje sprawy, niech dalej czeka. Oczywiście dla tych, którzy nie mieszkają w Petersburgu, sprawa jest trudna, ale nic nie możemy na to poradzić. Być może w przyszłości będziemy wyznaczać spotkania w określone dni. Obecnie nie da się tego zrobić. Ludzie muszą pokazać siebie i swoją ocenę tego, co usłyszeli. To i wiele innych rzeczy pozostawało dla mnie wtedy ciągle jeszcze na wpół niezrozumiałe. Ale same wykłady i to, co G mówił podczas spotkań i poza nimi, interesowało mnie coraz bardziej. Pewnego razu, podczas jednego z tych spotkań, ktoś zapytał go o możliwość reinkarnacji i o to, czy można dać wiarę przypadkom nawiązywania kontaktu ze zmarłymi. Wiele rzeczy jest możliwych, powiedział G, ale trzeba rozumieć, że bycie człowiekiem, tak w życiu, jak i po śmierci, jeśli istnieje ono po śmierci, może być bardzo różnej jakości. Człowiek maszyna, u którego wszystko zależy od zewnętrznych wpływów, któremu wszystko się przydarza, który w jednej chwili jest kimś jednym, w
w drugiej drugim, a w następnej zaś chwili kimś trzecim nie ma żadnej przeszłości. Zostaje pogrzebany i to wszystko. Pył obraca się w pył. To odnosi się do niego. By móc mówić o jakimkolwiek rodzaju przyszłego życia, musi wpierw zaistnieć pewna krystalizacja, pewna fuzja wewnętrznych jakości człowieka, pewna niezależność od zewnętrznych wpływów. Jeśli jest w człowieku cokolwiek, co może oprzeć się zewnętrznym wpływom, to wtedy to coś może oprzeć się śmierci fizycznego ciała. Ale sami pomyślcie, co może przytrzymać fizyczną śmierć w człowieku, który po skaleczeniu się w palec mdleje albo o wszystkim zapomina? Jeśli w człowieku coś jest, to wtedy to coś może przetrwać. Jeśli nie ma nic, to nic nie może przetrwać. Ale nawet jeśli coś przetrwa, to przyszłość tego może potoczyć się bardzo różnie. W pewnych wypadkach pełniejsze krystalizacji, to co ludzie nazywają reinkarnacją, może być po śmierci możliwe, a w innych wypadkach może mieć miejsce to, co ludzie nazywają istnieniem po drugiej stronie. W obu wypadkach oznacza to kontynuację życia w ciele astralnym, czy też inaczej, za pomocą ciała astralnego. Wiecie, co wyrażenie ciało astralne oznacza? Ale systemy, z którymi się zapoznaliście i w których używa się tego terminu, zakładają, że wszyscy ludzie mają ciało astralne. To oczywiście nieprawda. To, co można nazwać ciałem astralnym, otrzymuje się w wyniku fuzji, to znaczy poprzez potwornie ciężką wewnętrzną pracę i walkę. Człowiek z tym się nie rodzi i tylko bardzo nieliczni nabywają ciało astralne. Jeśli się ono uformuje, to może dalej istnieć po śmierci ciała fizycznego i może na nowo narodzić się w innym ciele fizycznym. To jest reinkarnacja. Jeśli się nie narodzi na nowo, to wtedy z czasem także umiera. Nie jest więc nieśmiertelne, ale może żyć długo po śmierci ciała fizycznego. Fuzję, wewnętrzną jedność osiąga się przez tarcie. Dzięki walce w człowieku pomiędzy tak i nie. Jeśli człowiek żyje bez wewnętrznej walki, jeśli wszystko zdarza się w nim bez sprzeciwu, jeśli idzie on zawsze tam, gdzie coś go przyciąga lub gdzie powieje wiatr, to pozostanie taki, jaki jest. Ale jeśli rozpocznie się w nim walka, a szczególnie jeśli istnieje określona linia tej walki, to zaczną formować się w nim trwałe cechy i zacznie się on krystalizować. Ale krystalizacja może opierać się zarówno na dobrych, jak i na złych podstawach. Tarcie, walka pomiędzy tak i nie, często może opierać się na złych podstawach. Dla przykładu, trwoga przed grzechem, czy też fanatyczna wiara w jakkolwiek ideę, mogą wywołać potwornie intensywne zmagania pomiędzy tak i nie. I człowiek może się krystalizować właśnie na takich prawach. Ale byłaby to niewłaściwa, niepełna krystalizacja. Taki człowiek nie miałby możliwości dalszego rozwoju. By dalszy rozwój mógł być możliwy, musiałby on na nowo stopić się. A to można osiągnąć tylko poprzez potworne cierpienie. Możliwa jest krystalizacja na dowolnych podstawach. Za przykład weźmy górskiego zbójnika. Naprawdę porządnego, autentycznego zbója. Znałem takich na Kaukazie. Przez 8 godzin stoi on bez ruchu ze strzelbą w ręce, ukryty za kamieniem przy drodze. Czy moglibyście to zrobić? Przez cały czas, pamiętajcie, toczy się w nim walka. Jest spragniony i jest mu gorąco. Kąsają go muchy, ale on stoi bez ruchu. Inny przykład to mnich. On boi się diabła. Przez całą noc bije głową o podłogę i modli się. Zatem dokonuje się w nim krystalizacja. Za pomocą takich sposobów ludzie mogą zebrać w sobie olbrzymią wewnętrzną siłę. Mogą wytrzymać tortury, mogą dostać to, czego chcą. Znaczy to,
że jest już teraz w nich coś solidnego, coś trwałego. Tacy ludzie mogą stać się nieśmiertelni. Ale co z tego? Człowiek tego rodzaju staje się nieśmiertelną rzeczą, choć czasami zachowuje w sobie pewną ilość świadomości. Ale nawet to, trzeba pamiętać, zdarza się bardzo rzadko. W rozmowach toczących się tego wieczoru uderzyła mnie jedna rzecz. Wielu ludzi usłyszało coś zupełnie odmiennego od tego, co G powiedział. Inni z kolei zwracali uwagę tylko na drugorzędne i nieistotne uwagi G i tylko o nich później pamiętali. Podstawowe zasady zawarte w tym, co powiedział G, umknęły prawie wszystkim. Tylko bardzo niewielu zadawało pytania dotyczące rzeczy istotnych. Jedno z tych pytań utkwiło mi w pamięci. W jaki sposób można wywołać w sobie walkę pomiędzy tak i nie? Ktoś zapytał. Konieczna jest ofiara, odpowiedział G. Jeśli niczego się nie poświęci, to niczego się nie osiągnie. Konieczne jest poświęcenie czegoś, co w danym momencie jest cenne, poświęcenie czegoś wielkiego i to na długi czas, ale nie na zawsze. Należy to zrozumieć, ponieważ często się tego nie rozumie. Ofiara jest konieczna tylko wtedy, gdy ma miejsce proces krystalizacji. Kiedy krystalizacja się dokona, to wyrzeczenia, poświęcenie i ofiary nie są już potrzebne. Wtedy człowiek może mieć wszystko to, czego pragnie. Dla niego nie istnieje już żadne prawo, on jest prawem dla samego siebie. Z osób przychodzących na nasze wykłady stopniowo uformowała się mała grupa ludzi, którzy nie przepuścili żadnej okazji wysłuchania G i którzy spotykali się też pod jego nieobecność. Był to początek pierwszej grupy petersburskiej. W tym okresie spędzałem dużo czasu z G i zaczynałem go już lepiej rozumieć. Uderzała mnie jego wielka prostota wewnętrzna i naturalność, które sprawiały, że całkowicie zapominało się, iż jest on dla nas przedstawicielem świata tego, co nieznane i cudowne. Co więcej, bardzo mocno wyczuwało się w nim całkowity brak jakiejkolwiek pozy czy pragnienia, by robić wrażenie. Zarazem czuło się brak osobistego zainteresowania tym, co robił, zupełną obojętność na ułatwiania i wygodę, a także zdolność do nieszczędzenia sił w jakiejkolwiek pracy. Czasami lubił przebywać w wesołym i żywym towarzystwie, lubił urządzać duże przyjęcia, kupując duże ilości wina i jedzenia, których sam jednakże prawie nie jadł i nie pił. Wielu ludzi odnosiło wrażenie, że jest człowiekiem łakomym, który z reguły lubi dobre życie, ale nam się wydawało, że często chciał on tylko stworzyć takie wrażenie. Wszyscy zrozumieliśmy już, że było to granie roli. Nasze odczucie tego grania w G było niezwykle silne. Między sobą często rozmawialiśmy o tym, że nigdy go nie widzieliśmy i nigdy go nie zobaczymy. Taka ilość grania u kogoś innego sprawiałaby wrażenie fałszu. U niego granie wytwarzało wrażenie siły, choć, jak już wspomniałem, nie było tak zawsze. Czasami było tego za dużo. Szczególnie pociągało mnie jego poczucie humoru i całkowity brak pretensji do świętobliwości czy też posiadania cudownych mocy. Chociaż później przekonaliśmy się o tym, że ma on wiedzę i zdolność wywoływania niezwykłych zjawisk o charakterze psychologicznym, ale zawsze śmiał się z ludzi, którzy oczekiwali od niego cudów. Był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Wszystko wiedział i wszystko był w stanie zrobić. Powiedział mi kiedyś, że ze swoich podróży na wschód przywiózł sporo dywanów, pośród których było wiele duplikatów i przedmiotów pozbawionych większej wartości artystycznej. Podczas swoich wizyt odkrył, że cena dywanów w Petersburgu była wyższa niż w Moskwie i za każdym razem przywoził bele dywanów, które sprzedawał w Petersburgu. Zgodnie z inną wersją, po prostu kupował dywany na Tułkuczce w Moskwie i przywoził je do Petersburga na handel.
Nie całkiem rozumiałem, po co to robił, ale czułem, że miało to związek z ideą grania. Sprzedaż tych dywanów była sama w sobie godna uwagi. G dawał ogłoszenie do gazet i rozmaici ludzie przychodzili kupować te dywany. Przy takich okazjach brano go oczywiście za zwykłego handlarza dywanów z Kaukazu. Często godzinami przypatrywałem się, jak rozmawiał z ludźmi, którzy do niego przychodzili. Widziałem, że czasami wykorzystywał ich słabości. Któregoś dnia śpieszyło mu się, albo był zmęczony rolą sprzedawcy dywanów i zaoferował jakiejś bogatej, ale zachłannej damie, która wybrała tuzin ładnych dywanów i z desperacją się o nie targowała, wszystkie dywany w pokoju za około 1/4 ceny dywanów, które wybrała. W pierwszej chwili była tym zaskoczona, ale zaraz zaczęła się targować na nowo. G uśmiechnął się i powiedział, że musi to przemyśleć i daje odpowiedź następnego dnia. Ale następnego dnia nie było go już w Petersburgu i w końcu kobieta ta nie kupiła niczego. Podobne rzeczy zdarzały się przy prawie każdej okazji. Grając rolę wędrownego handlarza dywanów, stwarzał on wrażenie człowieka w przebraniu, kogoś w rodzaju Haruna al-Rashida, albo też człowieka z bajki o czapce niewidce. Kiedyś pod moją nieobecność przyszedł do niego okultysta, który wyglądał na szarlatana. Odgrywał on pewną rolę w niektórych spirytystycznych kręgach Petersburga. Później za bolszewików został profesorem. Rozmowę zaczął od tego, że dużo słyszał o G i o jego wiedzy i że chciał się z nim poznać. G, jak sam mi powiedział, grał rolę autentycznego sprzedawcy dywanów. Włamanym rosyjskim, z wyraźnym kaukaskim akcentem zaczął zapewniać okultystę, że ów się pomylił, bo G jest tylko sprzedawcą dywanów i natychmiast zaczął rozwijać i oferować niektóre z nich. Okultysta wyszedł całkowicie przekonany, że został nabrany przez przyjaciół. Było jasne, że Łotr nie miał grosza, dodał G. Inaczej wycisnąłbym z niego pieniądze za dwa dywany. Pewien Pers zwykle przychodził do niego i naprawiał dywany. Któregoś dnia zauważyłem, że G z dużą uwagą przyglądał się pracy Persa. Chcę zrozumieć, jak on to robi i ciągle nie rozumiem, powiedział G. Czy widzisz ten jego hak? To w tym leży cała tajemnica. Chciałem go kupić od niego, ale nie chciał mi go sprzedać. Następnego dnia przyszedłem wcześniej niż zazwyczaj. G siedział na podłodze naprawiając dywan. Dokładnie tak samo jak Pers. Dookoła niego porozrzucane były różnego koloru wełny, a w ręce trzymał taki sam hak jak ten, który widziałem u Persa. Okazało się, że za pomocą zwykłego pilnika wyciął go z ostrza taniego scyzoryka i w ciągu poranka zgłębił wszystkie tajniki naprawy dywanów. Bardzo dużo mówił mi o dywanach, które, jak często powiadał, reprezentowały jedną z najstarszych form sztuki. Mówił o istniejących w pewnych częściach Azji starodawnych zwyczajach związanych z robieniem dywanów. Opowiadał o całej wiosce pracującej razem nad jednym dywanem, o zimowych porach, podczas których wszyscy mieszkańcy, młodzi i starzy, gromadzili się w jednym dużym budynku i dzieląc się na grupy, stali lub siadali na podłodze w tradycyjnie ustalonym porządku. Każda grupa zabierała się do swojej pracy. Niektórzy wybierali z wełny, kamyki i drzazgi, inni ubijali wełnę kijami. Trzecia grupa ją czesała, czwarta przędła. Piąta farbowała, szósta, czy może 26 z kolei, tkała sam dywan. Mężczyźni, kobiety i dzieci, starcy i staruszki, wszyscy mieli swoje tradycyjne zajęcie. Cała praca toczyła się przy akompaniamencie muzyki i śpiewu. Przątki z wrzecionami w rękach tańczyły podczas pracy, specjalny taniec, a wszystkie ruchy ludzi uczestniczących
w tych różnych pracach były jak jeden ruch wykonywany w tym samym rytmie. Co więcej, każda okolica miała swoją specjalną melodię, swoje specjalne śpiewy i tańce, od niepamiętnych czasów związane z robieniem dywanów. Gdy mówił mi o tym, przemknęła mi przez głowę myśl, że być może wzór i kolor dywanów są też związane z muzyką, że stanowią jej wyraz poprzez linię i kolor i że być może dywany są zapisem tej muzyki, nutami, dzięki którym można by odtworzyć melodię. Nie było dla mnie nic dziwnego w tej idei, ponieważ często widziałem muzykę w formie skomplikowanego wzoru. Z kilku przypadkowych rozmów z G stworzyłem sobie pewien obraz jego wcześniejszego życia. Swoje dzieciństwo spędził na pograniczu Azji Mniejszej, w odosobnieniu, żyjąc niemal jak w biblijnych czasach. Niezliczone stada owiec, wędrówki z miejsca na miejsce, nawiązywanie kontaktów z różnymi dziwnymi ludźmi szczególnie wpłynęli na jego wyobraźnię jezedzi. Czciciele diabła, którzy, gdy był jeszcze bardzo mały, zwrócili jego uwagę swoimi niezrozumiałymi zwyczajami i dziwnym uzależnieniem od nieznanych praw. Między innymi powiedział mi, że kiedy był dzieckiem, często obserwował, jak chłopcy jezidów nie byli w stanie wyjść z koła narysowanego dookoła nich na ziemi. Jego młode lata upłynęły w atmosferze bajek, legend i tradycji. Wkoło niego cudowne było niezaprzeczalnym faktem. Przepowiednie, które słyszał i które wszyscy wokół niego wierzyli, spełniały się i to spowodowało, że uwierzył w wiele jeszcze innych rzeczy. Wszystko to już w bardzo młodym wieku wytworzyło w nim skłonność ku temu, co tajemnicze, niezrozumiałe i magiczne. Powiedział mi, że gdy był jeszcze całkiem młody, odbył kilka długich podróży na wschód. Nigdy nie mogłem stwierdzić, ile w tych historiach było prawdy, ale, jak sam powiedział, w trakcie tych podróży znowu natrafił na wiele zjawisk, które mówiły mu o istnieniu pewnego poznania, pewnych mocy i możliwości wykraczających poza zwykłe możliwości człowieka. Spotykał on także ludzi, którzy mieli dar jasnowidzenia i inne cudowne moce. Stopniowo, powiedział mi, jego wyjazdy i podróże zaczęły mieć jeden określony cel. Wyruszał na poszukiwanie poznania oraz ludzi, którzy posiadali to poznanie. Jak mi powiedział, w towarzystwie kilku innych osób, które tak jak on szukały cudownego, po wielu trudnościach odnalazł źródła tego poznania. Wszystkie te opowiadania na swój temat, historie zawierały wiele sprzeczności i rzeczy, które trudno było uwierzyć, ale zdawałem już sobie sprawę, że nie można oczekiwać od niego rzeczy zwykłych i żadne standardy do niego się nie stosują. W odniesieniu do G niczego nie można było być pewnym. Jednego dnia mówił jedno, drugiego coś odmiennego, a jednak nigdy nie można było go oskarżyć o sprzeczności. Należało wszystko rozumieć i ze sobą łączyć. Co do szkół, w których odnalazł owo posiadane bez wątpienia przez siebie poznanie, to mówił o nich bardzo niewiele i zawsze tylko powierzchownie. Wspominał o tybetańskich klasztorach, o Chitralu, górze Atos, szkołach sufich w Persji, w Bucharze i we wschodnim Turkestanie, o derwiszach z różnych zakonów, ale wszystko to było bardzo niesprecyzowane. Podczas jednej z rozmów z Giew w naszej grupie, która zaczynała się formować na stałe, spytałem, jeśli pradawne poznanie przetrwało i jeśli, mówiąc ogólnie, istnieje poznanie odmienne od naszej nauki i filozofii lub wręcz je przewyższające, to dlaczego jest ono tak pieczołowicie ukrywane? Dlaczego nie staje się ono wspólną własnością? Dlaczego ludzie, którzy posiadają te poznanie, nie chcą pozwolić na włączenie go w ogólny bieg życia, po to, by uczynić skuteczniejszą walkę z zakłamaniem, złem i ignorancją?
Myślę, że jest to pytanie, które zwykle powstaje w umyśle każdego, kto po raz pierwszy styka się z ezoterycznymi ideami. Istnieją na to dwie odpowiedzi, powiedział G. Po pierwsze, to poznanie nie jest ukryte, a po drugie, nie może ono z samej swojej natury stać się własnością ogółu. Najpierw zajmiemy się drugim z tych stwierdzeń. Udowodnię ci później, że poznanie, podkreślił to słowo, jest o wiele bardziej dostępne dla tych, którzy są w stanie je sobie przyswoić, niż to się zazwyczaj przypuszcza i że cały kłopot w tym, że ludzie albo nie chcą, albo nie potrafią go sobie przyswoić. Ale przede wszystkim trzeba zrozumieć, że poznanie nie może należeć do wszystkich, że nie może ono nawet należeć do wielu. Takie jest prawo. Ty tego nie rozumiesz, ponieważ nie rozumiesz, że poznanie, tak jak wszystko inne na świecie, jest materialne. Jest materialne, a to oznacza, że ma ono wszystkie cechy materialności. Jedną z pierwszych cech materialności jest to, że materia jest zawsze ograniczona. To znaczy, że ilość materii w danym miejscu i w danych okolicznościach jest ograniczona. Nawet piasek na pustyni i woda w morzu stanowi określoną i niezmienną wielkość. Zatem, jeśli poznanie jest materialne, to znaczy, że w danym miejscu i w danym czasie jest go określona ilość. Można by powiedzieć, że w trakcie pewnego okresu, powiedzmy stulecia, ludzkość ma do swojej dyspozycji określoną ilość poznania. Ale wiemy, nawet ze zwykłej obserwacji życia, że materia poznania ma zupełnie różne właściwości. Zależnie od tego, czy brana jest w dużych, czy w małych ilościach. Czerpana w dużej ilości w danym miejscu, czyli poprzez powiedzmy jednego człowieka albo przez małą grupę ludzi, daje bardzo dobre rezultaty. Czerpana w małej ilości, to znaczy przez każdą z bardzo dużej liczby osób, nie daje żadnych efektów lub może nawet dać efekty negatywne, odwrotne do tych, których się oczekuje. Zatem jeśli pewna określona ilość poznania jest rozpowszechniona wśród milionów ludzi, to każdy z nich otrzyma bardzo mało poznania i ta mała ilość niczego w jego życiu ani w jego rozumieniu rzeczy nie zmieni. I bez względu na to, jak duża będzie liczba ludzi, którzy otrzymają tą małą porcję poznania, nic się w ich życiu nie zmieni, z wyjątkiem może tego, że stanie się ono jeszcze trudniejsze. Natomiast jeśli duże zasoby poznania są gromadzone w małej grupie ludzi, to wtedy to poznanie może dać ogromne rezultaty. Z tego punktu widzenia jest o wiele bardziej korzystne, by poznanie było przechowywane przez małą grupę ludzi, niż rozproszone w masie. Jeśli weźmiemy pewną ilość złota i postanowimy pozłocić nim pewną liczbę przedmiotów, to musimy znać lub dokładnie policzyć, jaką liczbę przedmiotów można pozłocić za pomocą tej ilości złota. Jeśli spróbujemy pozłocić większą liczbę przedmiotów, to będą one pokryte złotem nierówno, w plamy i będą wyglądały o wiele gorzej, niż gdyby wcale nie były złocone. Faktycznie więc stracimy wtedy nasze złoto. Rozpowszechnianie poznania opiera się dokładnie na tej samej zasadzie. Jeśli da się poznanie wszystkim, to nikt niczego nie dostanie. Jeśli jest ono przechowywane przez niewielu, to każdy ma go pod dostatkiem. Nie tylko po to, by je zachować, ale też by pomnożyć to, co otrzymał. Na pierwszy rzut oka teoria ta wyglądała bardzo niesprawiedliwie, ponieważ pozycja tych, którym, jeśli można tak powiedzieć, odmawia się poznania, by inni mogli otrzymywać go więcej, wydaje się bardzo smutna i niezasłużenie trudniejsza niż być powinna. Faktycznie jednak wcale tak nie jest. W rozpowszechnianiu poznania nie ma żadnej, nawet najmniejszej niesprawiedliwości. Rzecz w tym, że olbrzymia większość ludzi wcale nie chce żadnego poznania.
Odmawiają oni przyjęcia swojej porcji poznania i nie biorą nawet części poznanej im w ramach ogólnej dystrybucji na potrzeby ich własnego życia. Jest to szczególnie oczywiste w czasach masowego obłędu, podczas wojen, rewolucji itd., kiedy to ludzie zdaje się tracić nawet ową posiadaną przez siebie odrobinę zdrowego rozsądku, kiedy to stają się zupełnymi automatami, poddając się masowej destrukcji, kiedy to innymi słowy zatracają nawet instynkt samozachowawczy. Dzięki temu olbrzymie ilości poznania, jeśli można tak powiedzieć, nie są rozdzielane i mogą zostać rozprowadzone pośród tych, którzy doceniają jego wartość. Nie ma w tym żadnej niesprawiedliwości, ponieważ ci, którzy otrzymują poznanie, nie biorą niczego, co należy do innych i niczego innych nie pozbawiają. Biorą tylko to, co zostało przez innych jako bezużyteczne, odrzucone i co i tak byłoby zmarnowane, jeśli oni by tego nie wzięli. Gromadzenie poznania przez jednych zależy od odrzucenia poznania przez innych. Są takie okresy w życiu ludzkości, zbiegające się z reguły z początkiem upadku kultur i cywilizacji, kiedy to masy nieodwracalnie zatracają rozsądek i zaczynają niszczyć wszystko to, co zostało stworzone przez setki i tysiące lat kultury. Takie okresy masowego obłędu często zbiegają się z kataklizmami geologicznymi, zmianami klimatu i podobnymi zjawiskami o charakterze planetarnym i wyzwalają one olbrzymią ilość materii poznania. To z kolei powoduje, że wysiłek gromadzenia tej materii poznania staje się koniecznością, inaczej bowiem zostałoby ono utracone. Zatem praca mająca na celu zebranie porzuconej materii poznania często zbiega się z początkiem rozpadu i upadkiem kultur i cywilizacji. Ten aspekt zagadnienia jest jasny. Tłum ani nie chce, ani nie szuka poznania, a przywódcy tłumu w swoim własnym interesie próbują umocnić jego strach i niechęć do wszystkiego, co nowe i nieznane. Niewola, w której żyje rodzaj ludzki, opiera się na tym strachu. Trudno jest nawet sobie wyobrazić całą okropność tej niewoli. Nie rozumiemy, co tracą ludzie. By pojąć przyczynę tej niewoli, wystarczy zobaczyć, jak ludzie żyją, co stanowi cel ich istnienia, podmiot ich pragnień, pasji, dążeń, o czym myślą, o czym mówią, czemu służą i co czczą. Weźcie pod uwagę, na co wykształcona ludzkość naszych czasów wydaje pieniądze. Nawet pozostawiając na boku wojnę, zobaczcie, gdzie gromadzą się największe tłumy i czemu nadaje się najwyższą wartość. Jeśli przez chwilę zastanowimy się nad tymi pytaniami, to stanie się jasne, że ludzkość taka, jaką teraz ona jest, ze wszystkimi swoimi zainteresowaniami, nie może oczekiwać niczego innego niż to, co ma. Ale jak już to powiedziałem, inaczej być nie może. Wyobraźcie sobie, że na cały rodzaj ludzki przypada 0,5 funta poznania na rok. Jeśli to poznanie rozpowszechniane jest między wszystkich, to każdy dostanie tak niewiele, że pozostanie takim samym głupcem, jakim był. Ale dzięki temu, że bardzo niewielu ludzi chce posiąść to poznanie, ci, którzy je biorą, są w stanie dostać, powiedzmy, poziarnie i w ten sposób uzyskać możliwość stania się bardziej inteligentnymi. Nie wszyscy mogą, nawet jeśli tego pragną, stać się bardziej inteligentni. A jeśli nawet staliby się bardziej inteligentni, to i tak nie polepszyłoby to obecnej sytuacji. Istnieje przecież ogólna równowaga, która nie może zostać zachwiana. To jeden aspekt. Inny, jak już powiedziałem, to fakt, że nikt niczego nie ukrywa, że nie ma żadnej tajemnicy, ale otrzymanie czy też przekaz prawdziwego poznania wymaga wielkiego trudu i wielkiego wysiłku zarówno od tego, który otrzymuje, jak i od tego, który daje. I ci, którzy posiedli to poznanie, robią wszystko, co mogą, by przekazać je w jak największej liczbie ludzi, by ułatwić ludziom do niego dostęp i umożliwić im przygotowanie się do przyjęcia prawdy. Ale poznania nie można nikomu dać na siłę. I jak już powiedziałem,
bezstronne spojrzenie na życie przeciętnego człowieka, na to, co wypełnia jego dzień, na rzeczy, które go interesują, od razu pokazuje, czy można oskarżać tych, którzy posiedli to poznanie, o to, że je ukrywają, że niechętnie przekazują je innym, że czują niechęć do uczenia ludzi tego, co sami wiedzą. Ten, kto pragnie poznania, musi sam podjąć wstępny wysiłek, by odnaleźć jego źródło i zbliżyć się do niego, korzystając z pomocy i wskazówek, które dane są wszystkim, ale których ludzie z zasady nie chcą dostrzec ani rozpoznać. Poznanie nie może przyjść do ludzi samo, bez wysiłku z ich strony. Ludzie bardzo dobrze to rozumieją, gdy mówi się o zwykłej znajomości czegoś, a w wypadku wielkiego poznania, jeśli uznają oni jego istnienie, to zwykle oczekują czegoś innego. Każdy bardzo dobrze wie, że jeśli na przykład człowiek chce nauczyć się chińskiego, to przy intensywnej pracy zajmie mu to kilka lat. Każdy wie, że trzeba 5 lat, by opanować podstawy medycyny i być może 2 razy więcej czasu na studiowanie malarstwa czy muzyki. A jednak są teorie, które twierdzą, że poznanie może być dane ludziom bez żadnego wysiłku z ich strony, że można je otrzymać nawet we śnie. Już samo istnienie takich teorii wyjaśnia fakt, dlaczego poznanie nie może przyjść do ludzi samo. Jednocześnie trzeba rozumieć, że niezależne wysiłki człowieka zmierzające do osiągnięcia czegokolwiek w tej sferze także mogą nie przynieść wyników. Człowiek może osiągnąć poznanie tylko dzięki tym, którzy już je posiedli. Należy to rozumieć na samym początku. Trzeba uczyć się od tego, który wie. Podczas jednego z kolejnych spotkań grupy, odpowiadając na pytanie o nieśmiertelność, G dalej rozwijał ideę reinkarnacji i przyszłego życia. Rozmowa zaczęła się od pytania, które postawił jeden z obecnych. Czy można powiedzieć, że człowiek posiada nieśmiertelność? Nieśmiertelność jest jedną z właściwości, które przypisujemy ludziom, nie rozumiejąc stopniu wystarczającym, co te właściwości oznaczają, powiedział G. Inne właściwości tego rodzaju to indywidualność w znaczeniu wewnętrznej jedności, stałe i niezmienne ja, świadomość i wola. Wszystkie te właściwości mogą być własnością człowieka, zaakcentował słowo mogą, ale to z pewnością nie oznacza, że są jego własnością, czy też własnością każdego i wszystkich jednocześnie. Aby zrozumieć, czym jest człowiek w czasie obecnym, to znaczy w obecnej fazie jego rozwoju, trzeba w pewnym stopniu wyobrazić sobie, czym może on być, to znaczy, co może osiągnąć. Dopiero po zrozumieniu odpowiedniej sekwencji możliwego rozwoju ludzie przestaną przypisywać sobie to, czego obecnie nie mają, a co być może mogą osiągnąć po wielkich wysiłkach i wielkim trudzie. Według pradawnego nauczania, którego ślady można odnaleźć w wielu starych i nowych systemach, człowiek, który osiągnął pełny, możliwy dla niego rozwój, a więc człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu, składa się z 4 ciał. Te ciała złożone są z substancji, które stopniowo stają się delikatniejsze, coraz bardziej oczyszczone i które przenikając się wzajemnie formułują 4 niezależne organizmy, pozostające w określonym stosunku do siebie i jednocześnie będące w stanie działać niezależnie od siebie. Istnienie 4 ciał jest możliwe dlatego, że organizm ludzki, czyli ciało fizyczne, jest zorganizowany w tak złożony sposób, iż w pewnych warunkach może się w nim rozwinąć nowy, niezależny organizm, który jest o wiele bardziej wygodny i czułym narzędziem działania świadomości niż ciało fizyczne. Świadomość manifestująca się w tym nowym ciele może nim rządzić i posiadać pełną władzę oraz kontrolę nad ciałem fizycznym. W drugim ciele, w pewnych warunkach, może rozwinąć się 3 ciało, które ma z kolei własne cechy. Świadomość manifestująca się w tym 3 ciele ma pełną władzę i kontrolę nad 2 pierwszymi ciałami, a ponadto 3 ciało ma możliwość zdobycia poznania niedostępnego ani pierwszemu,
ani drugiemu ciału. W trzecim ciele, w pewnych warunkach, może rozwinąć się czwarte ciało, które tak różni się od trzeciego, jak trzecie różni się od drugiego, a drugie od pierwszego. Świadomość manifestująca się w czwartym ciele ma pełną kontrolę nad trzema pierwszymi ciałami i nad sobą. Te cztery ciała w różnych nauczaniach są rozmaicie definiowane. G narysował wykres przedstawiony na ilustracji pierwszej i powiedział: pierwszym ciałem jest ciało fizyczne, w terminologii chrześcijańskiej nazywane cielesne. Drugie to w terminologii chrześcijańskiej ciało duszy. Trzecie to ciało duchowe. Czwarte w terminologii chrześcijaństwa ezoterycznego to ciało boskie. W terminologii teozoficznej pierwsze nazywa się ciałem fizycznym, drugie astralnym, trzecie umysłowym, rozumowym, a czwarte przyczynowym. Zgodnie z terminologią niektórych nauk wschodu, pierwsze ciało jest wozem, ciało, drugie ciało jest koniem, uczucia, pragnienia, trzecie woźnicą, umysł, a czwarte panem, ja, świadomość, wola. Takie analogie i porównania można odnaleźć w większości systemów i nauczań, które dostrzegają w człowieku coś więcej niż tylko ciało fizyczne. Ale prawie wszystkie te nauczania, powtarzając w bardziej lub mniej podobnej formie, definicje i podziały wywodzące się z pradawnego nauczania ominęły lub zapomniały o jego najważniejszym elemencie, a mianowicie, że człowiek nie rodzi się z subtelniejszymi ciałami i że mogą one być w nim tylko sztucznie rozwijane przy założeniu, że istnieją sprzyjające warunki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ciało astralne nie jest narzędziem niezbędnym człowiekowi. Jest ono wielkim luksusem, na który tylko niewielu może sobie pozwolić. Człowiek może całkiem dobrze żyć bez ciała astralnego. Jego ciało fizyczne spełnia wszystkie funkcje konieczne do życia. Człowiek bez ciała astralnego może nawet sprawiać wrażenie kogoś bardzo inteligentnego czy wręcz uduchowionego i może on okłamywać nie tylko innych, ale też samego siebie. Odnosi się to oczywiście w jeszcze większym stopniu do ciała umysłowego i do czwartego ciała. Zwykły człowiek nie posiada tych ciał ani odpowiadających im funkcji, ale często myśli i postępuje tak, że inni też myślą, iż on je ma. Jest to spowodowane faktem, że po pierwsze, ciało fizyczne działa za pomocą tych samych substancji, z których zbudowane są wyższe ciała, tylko że te substancje nie są w nim wykrystalizowane i do niego nie należą, a po drugie, spełnia ono wszystkie funkcje analogiczne do funkcji ciał wyższych, choć oczywiście znacznie się one od siebie różnią. Główna różnica pomiędzy funkcjami człowieka, który ma tylko ciało fizyczne, a funkcjami wszystkich czterech ciał polega na tym, że w pierwszym wypadku funkcje ciała fizycznego rządzą wszystkimi pozostałymi funkcjami. Innymi słowy, wszystkim rządzi ciało, którym z kolei rządzą zewnętrzne wpływy. W drugim wypadku rozkazy czy też kontrola pochodzi od wyższego ciała. Funkcje ciała fizycznego można przedstawić jako analogiczne do funkcji czterech ciał. G narysował inny wykres, ilustracja druga, który przedstawił równoległe funkcje człowieka posiadającego tylko ciało fizyczne i człowieka z czterema ciałami. W pierwszym wypadku, powiedział G, to znaczy w wypadku funkcji człowieka mającego tylko ciało fizyczne, automat uzależniony jest od wpływów zewnętrznych. Trzy kolejne funkcje zależą od ciała fizycznego i od odbieranych przez nie wpływów zewnętrznych. Pragnienia i awersje, ja chcę, ja nie chcę, ja lubię, ja nie lubię, czyli funkcje zajmujące miejsce drugiego ciała, zależą od przypadkowych wstrząsów i wpływów. Myślenie, które odpowiada funkcjom trzeciego ciała, jest procesem całkowicie mechanicznym. W zwykłym, mechanicznym człowieku wola jest nieobecna, ma on tylko pragnienia. I to, co nazywane jest silną lub słabą wolą, oznacza jedynie większą lub
pewniejszą stałość tych pragnień i życzeń. W drugim wypadku, to znaczy w wypadku funkcji czterech ciał, automatyzm ciała fizycznego uzależniony jest od wpływów innych ciał. Na miejscu niezgodnych i często sprzecznych ze sobą oddziaływań różnych pragnień znajduje się jedno ja, całe, niepodzielne i stałe. Istnieje tam też indywidualność dominująca nad ciałem fizycznym i nad wszystkimi jego pragnieniami, tudzież będąca w stanie przezwyciężyć zarówno jego niechęć, jak i jego opór. Zamiast mechanicznego procesu myślenia pojawia się świadomość i jest tam też wola, to znaczy moc złożona nie tylko z różnych, często sprzecznych pragnień, które należą do różnych ja, ale moc pochodząca od świadomości i rządzona przez indywidualność albo przez jedno stałe ja. Tylko taką wolę można nazwać wolą, bo jest ona niezależna od przypadku i nie można jej zmienić ani nią pokierować z zewnątrz. W pewnym wschodnim nauczaniu opisuje się funkcję czterech ciał, ich stopniowy rozwój i warunki tego rozwoju w następujący sposób. Wyobraźmy sobie pojemnik albo retortę wypełnioną różnymi metalicznymi pyłami. Pyły te nie są w żaden sposób ze sobą połączone i każda przypadkowa zmiana pozycji retorty zmienia względne położenie pyłów. Jeśli potrząśnie się retortą albo stuknie się w nią palcem, to pył, który znajduje się na górze, może znaleźć się na dnie albo po środku, natomiast ten, który był na dnie, może znaleźć się na górze. W położeniu pyłów nie ma niczego stałego. To jest dokładny obraz naszego życia psychicznego. W dowolnym momencie nowe wpływy mogą zmienić położenie pyłu znajdującego się na górze i zastąpić go innym, który jest jego dokładnym przeciwieństwem. Ów stan, w którym znajdują się pyły, nauka nazywa stanem mechanicznej mieszanki. Istotną cechą stosunków pomiędzy pyłami w tego rodzaju mieszance jest ich niestałość i ich zmienność. Niemożliwe jest ustalenie relacji jednego pyłu do drugiego, jeśli pyły znajdują się w stanie mechanicznej mieszanki. Ale pyły mogą zostać stopione, ich metaliczna natura sprawia, że jest to możliwe. Aby tego dokonać, pod retortą trzeba rozpalić ogień specjalnego rodzaju, dzięki któremu przez zgrzanie i stopienie pyły zostaną w końcu połączone. Stopione w ten sposób pyły znajdą się w stanie chemicznego związku. Wówczas nie można już będzie ich rozdzielić za pomocą prostych metod, które je rozdzielały i mieszały ze sobą, gdy były one w stanie mechanicznej mieszanki. Zawartość retorty stanie się bowiem niepodzielną jednostką. Oto obraz formowania się drugiego ciała. Ogień, dzięki któremu dokonuje się fuzji, otrzymuje się poprzez tarcie, które z kolei powstaje w człowieku w wyniku walki pomiędzy tak i nie. Jeśli człowiek poddaje się wszystkim swoim pragnieniom, czy też pośrednio dba o ich zaspokajanie, to nie będzie w nim żadnej wewnętrznej walki, ani tarcia, ani ognia. Ale jeśli dla osiągnięcia określonego celu podejmie on walkę z pragnieniami, to stworzy on ogień, który stopniowo przekształci jego świat wewnętrzny w jedną całość. Wróćmy do naszego przykładu. Związek chemiczny otrzymany w wyniku fuzji ma pewne właściwości, pewną specyficzną siłę ciężkości, pewną zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego i tak dalej. Właściwości te stanowią cechy substancji, którą się zajmujemy, ale poprzez pewnego rodzaju pracę liczba tych cech może się zwiększyć, to znaczy, że stop może uzyskać nowe właściwości, których na początku nie miał. Może stać się podatny na magnetyzowanie, może stać się radioaktywny i tak dalej. Proces nabywania przez stop nowych właściwości odpowiada procesowi formowania się trzeciego ciała, a także uzyskania z pomocy trzeciego ciała nowego poznania i nowych mocy. Jeśli trzecie ciało już się uformuje i nabędzie dostępnych mu właściwości, moc oraz poznania, to pozostanie jeszcze problem ich utrwalenia.
Wszystkie nowe właściwości nabyte jako wynik pewnego rodzaju wpływów mogą zostać odebrane w rezultacie tych samych lub innych wpływów. Trwałą i niezmienną właściwością trzeciego ciała mogą się one stać dopiero dzięki określonemu dla wszystkich trzech ciał rodzajowi pracy. Proces utrwalania uzyskanych właściwości odpowiada procesowi formowania się czwartego ciała i tylko człowiek, który ma w pełni rozwinięte cztery ciała, może być nazwany człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Taki człowiek ma wiele właściwości, których nie posiada zwykły człowiek. Jedną z tych właściwości jest nieśmiertelność. Wszystkie religie i wszystkie pradawne nauczania zawierają ideę, zgodnie z którą przez osiągnięcie czwartego ciała człowiek uzyskuje nieśmiertelność. Wszystkie wskazują też drogi, które wiodą do uzyskania czwartego ciała, czyli do nieśmiertelności. W tym kontekście w niektórych nauczaniach porównuje się człowieka do domu z czterema pokojami. Człowiek mieszka w najmniejszym i najskromniejszym z nich i dopóty mu się o tym nie powie, dopóki nie podejrzewa on istnienia innych pokoi, pokoi pełnych skarbów. Gdy się o nich dowiaduje, to zaczyna wtedy szukać do nich kluczy, a w szczególności zaś klucza do czwartego najważniejszego pokoju. Kiedy człowiek odnajdzie swoją drogę do tego pokoju, to naprawdę staje się on panem swego domu. Tylko wtedy ów dom należy do niego całkowicie i na zawsze. Czwarty pokój daje człowiekowi nieśmiertelność i wszystkie religijne nauczania próbują wskazać prowadzącą do niego drogę. Istnieje wiele dróg, niektóre krótsze, inne dłuższe, niektóre trudniejsze, inne łatwiejsze, ale wszystkie bez wyjątku wiodą albo próbują zmierzać w jednym kierunku, to znaczy ku nieśmiertelności. Podczas następnego spotkania G kontynuował. Ostatnim razem powiedziałem, że nieśmiertelność nie jest właściwością, z którą człowiek się rodzi, ale człowiek może osiągnąć nieśmiertelność. Wszystkie istniejące i powszechnie znane drogi prowadzące do nieśmiertelności można podzielić na trzy kategorie. Są to droga fakira, droga mnicha i droga jogina. Droga fakira jest drogą walki z ciałem fizycznym, drogą pracy nad pierwszym pokojem. Jest to długa, trudna i niepewna droga. Fakir usiłuje rozwinąć fizyczną wolę, czyli władzę nad swoim ciałem. Dochodzi do tego poprzez potworne cierpienia, przez torturowanie ciała. Na drogę fakira składają się rozmaite, niewiarygodne, trudne ćwiczenia fizyczne. Fakir stoi bez ruchu w tej samej pozycji przez całe godziny, dni, miesiące czy lata. Siedzi on z rozpostartymi ramionami na gołym kamieniu, w słońcu, na deszczu albo śniegu. Torturuje się ogniem, stoi w środku mrowiska itd. Jeśli się nie rozchoruje i nie umrze, zanim rozwinie w sobie to, co można nazwać fizyczną wolą, to dociera do czwartego pokoju, to znaczy do możliwości uformowania czwartego ciała. Inne jego funkcje, emocjonalna, intelektualna itd., pozostają jednak nierozwinięte. Zdobywa wolę, ale nie ma gdzie jej zastosować. Nie może wykorzystać jej w celu gromadzenia poznania lub samoudoskonalania się i z reguły jest on za stary na rozpoczęcie nowej pracy. Ale tam, gdzie są szkoły fakirów, znajdują się też szkoły joginów. Jogini zazwyczaj przypatrują się fakirom. Jeśli fakir osiągnie to, do czego zmierzał, nim się zestarzeje, to zabierają go oni wtedy do szkoły jogi. Tam najpierw kurują go, przywracają mu zdolność poruszania się, a następnie zaczynają go uczyć. Fakir, tak jak niemowlę, będzie musiał nauczyć się znowu chodzić i mówić. Ale ponieważ ma już wolę, dzięki której przezwyciężył niewiarygodne trudności, to teraz będzie mógł pokonać trudności na drugim etapie swej drogi. Trudności związane z rozwojem funkcji intelektualnych i emocjonalnych. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie prób, jakim poddawani są fakirzy.
Nie wiem, czy widzieliście prawdziwych fakirów. Ja widziałem wielu, na przykład jednego na wewnętrznym dziedzińcu świątyni w Indiach i nawet spałem koło niego. Dzień i noc przez 20 lat stał on na czubkach palców nóg i rąk. Nie był już w stanie się wyprostować, więc jego uczniowie przynosili go z miejsca na miejsce, zabierali nad rzekę i myli tak jak martwy przedmiot. Ale nie doszło do tego ani razu. Pomyślcie o tym, co musiał on przezwyciężyć, jakie tortury musiał wycierpieć, by dojść do takiego stanu. I człowiek zostaje fakirem nie dlatego, że rozumie możliwości i rezultaty tej drogi, ani też nie staje się on fakirem z powodu uczucia religijnego. We wszystkich krajach wschodu, gdzie żyją fakirzy, wśród prostych ludzi istnieje zwyczaj składania obietnicy, że dziecko urodzone po jakimś szczęśliwym wydarzeniu zostanie oddane fakirom. Poza tym fakirzy często adoptują sieroty lub po prostu kupują małe dzieci od biednych rodziców. Te dzieci stają się ich uczniami i naśladują ich. Niektóre robią to tylko powierzchownie, ale niektóre później same zostają fakirami. Poza tym fakirami stają się też ludzie porażeni widokiem jakiegoś fakira. W świątyniach obok każdego fakira można ujrzeć ludzi, którzy go naśladują, siedząc lub stojąc w takiej samej pozycji. Oczywiście nie przez długi czas, nierzadko jednak przez dobrych kilka godzin. Czasami się zdarza, że człowiek, poszedłszy z okazji jakiegoś święta przypadkowo do świątyni, zaczyna naśladować fakira, który wywarł na nim szczególnie silne wrażenie i nie wraca już więcej do domu, ale dołącza do tłumu uczniów tego fakira i z biegiem czasu sam staje się fakirem. Musicie zrozumieć, że słowa fakir używam w specjalnym znaczeniu. W Persji fakir oznacza po prostu żebraka. W Indiach wielu kuglarzy nazywa siebie fakirami. A Europejczycy, szczególnie Europejczycy wykształceni, bardzo często nazywają fakirami joginów, jak również mnichów z różnych wędrownych zakonów. Ale w rzeczywistości droga fakira, droga mnicha i droga jogina to drogi całkowicie odmienne. Dotychczas mówiłem o fakirach. To jest pierwsza droga. Druga jest drogą mnicha. Jest to droga wiary, droga uczucia religijnego, religijnej ofiary. Tylko człowiek, który żywi bardzo głębokie uczucia religijne i ma bardzo silną wyobraźnię religijną, może stać się mnichem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Droga mnicha jest także bardzo długa i bardzo trudna. Mnich spędza lata, dziesiątki lat, zmagając się ze sobą, ale cała jego praca koncentruje się na pokoju drugim, na drugim ciele, czyli na uczuciach. Podporządkowując wszystkie swe emocje jednej emocji, a mianowicie wierze, rozwija on w sobie jedność, wolę panującą nad emocjami i w ten sposób dociera do czwartego pokoju. Ale jego ciało fizyczne, jak również zdolności myślowe, mogą pozostać nierozwinięte. By móc korzystać z tego, co osiągnął, musi on rozwinąć zarówno swoje ciało, jak i swoje zdolności intelektualne. Można osiągnąć to tylko poprzez nowe ofiary, nowe próby, nowe wyrzeczenia. Mnich musi stać się zarazem joginem i fakirem. Bardzo niewielu dociera tak daleko. Jeszcze mniej jest tych, którym naprawdę udaje się pokonać wszystkie trudności. Większość z nich albo wcześniej umiera, albo staje się mnichami tylko z pozoru. Trzecia droga to droga jogina. Jest to droga poznania, droga umysłu. Jogin pracuje nad trzecim pokojem po to, by móc poprzez wysiłki intelektu wejść do czwartego pokoju. Jogin dociera do czwartego pokoju dzięki rozwinięciu swego umysłu. Jego ciało pozostaje jednak nierozwinięte i tak jak fakir czy mnich, nie jest on w stanie korzystać z wyników swojej pracy. Wszystko wie, ale niczego nie umie zrobić. By móc zacząć coś robić, musi najpierw zapanować nad swoim ciałem i emocjami, czyli nad pierwszym i drugim pokojem. W tym celu musi zabrać się na nowo do pracy i tylko dzięki długotrwałym wysiłkom może on osiągnąć jakieś rezultaty. W tym wypadku ma on jednak przewagę, ponieważ zdaje sobie sprawę ze swojego położenia, wie czego mu brak, co musi zrobić i w jakim kierunku powinien podążać.
ale tak samo jak to się dzieje na drodze fakira czy mnicha, tylko bardzo niewielu joginów dochodzi do takiego zrozumienia, to znaczy do takiego poziomu w swojej pracy, kiedy to człowiek wie, dokąd idzie. Większość zatrzymuje się na pewnym poziomie i dalej już nie idzie. Drogi różnią się od siebie także pod względem stosunku do nauczyciela czy też przewodnika duchowego. Na drodze fakira człowiek nie ma nauczyciela w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Nauczyciel w tym wypadku nie uczy, ale służy tylko za przykład. Praca ucznia polega na naśladowaniu nauczyciela. Na drodze mnicha człowiek ma nauczyciela i częścią jego pracy oraz jednym z jego obowiązków jest absolutna wiara w nauczyciela, całkowite oddanie mu się i całkowite posłuszeństwo. Ale podstawową rzeczą na drodze mnicha jest wiara w Boga, w miłość Boga, w nieustanne wysiłki, aby być posłusznym i służyć Bogu, aczkolwiek w samym pojmowaniu idei Boga i służby Bogu wiele rzeczy może być tu subiektywnych i sprzecznych. Na drodze jogina człowiek nie może i nie powinien niczego robić bez nauczyciela. Na początku musi on, tak jak fakir, naśladować swojego nauczyciela i tak jak mnich wierzyć w niego. Ale z czasem człowiek kroczący drogą jogina sam staje się swoim własnym nauczycielem. Poznaje on metody swojego nauczyciela i stopniowo uczy się stosowania ich na sobie samym. Ale wszystkie drogi, droga fakira, droga mnicha i droga jogina, zaczynają się od rzeczy najtrudniejszej, od całkowitej zmiany trybu życia, od odrzucenia wszystkich rzeczy doczesnych. Człowiek musi porzucić swój dom, rodzinę, jeśli ją ma, musi odrzucić wszystkie przyjemności, przywiązania i życiowe obowiązki i wyruszyć na pustynię albo do klasztoru, czy też do szkoły jogi. Od pierwszego dnia, od pierwszego kroku na swojej drodze musi on umrzeć dla świata. Tylko dzięki temu może zyskać nadzieję na osiągnięcie czegokolwiek na którejś z dróg. By uchwycić istotę tego nauczania, trzeba jasno zrozumieć, że drogi są jedynymi metodami będącymi w stanie zapewnić rozwój ukrytych możliwości człowieka. To z kolei obrazuje, jak rzadki i trudny jest taki rozwój. Rozwój tych możliwości nie jest prawem. Dla człowieka prawem jest egzystencja w kręgu zewnętrznych wpływów. Prawem jest stan człowieka-maszyny. Droga rozwoju ukrytych możliwości jest drogą wbrew naturze, wbrew Bogu. Oto dlaczego drogi są trudne i tylko dla wybranych. Drogi są wąskie i ciasne, ale jednocześnie tylko na nich można coś osiągnąć. W potoku codziennego życia, szczególnie życia nowoczesnego, drogi są małym, całkiem niepostrzegalnym zjawiskiem, które z punktu widzenia tego życia wcale nie jest potrzebne. Ale to małe zjawisko zawiera w sobie wszystko, co człowiek ma do rozwoju swoich ukrytych możliwości. Drogi przeciwstawiają się życiu codziennemu, są oparte na innych zasadach i podlegają innym prawom. Na tym polega tajemnica ich mocy i ich znaczenia. W życiu codziennym, nawet w życiu wypełnionym naukowymi, filozoficznymi, religijnymi czy społecznymi zainteresowaniami, nie istnieje nic i nie może istnieć nic, co dawałoby możliwości takie jak te, które zawarte są w drogach. Drogi prowadzą, czy też powinny prowadzić, człowieka do nieśmiertelności. Życie codzienne, nawet w najlepszym wydaniu, prowadzi człowieka do śmierci i do niczego innego prowadzić go nie może. Idea dróg nie może być zrozumiana, jeśli uznaje się, że możliwa jest ewolucja człowieka bez ich pomocy. Z reguły trudno jest człowiekowi pogodzić się z powyższą myślą. Wydaje mu się ona przesadzona, niesprawiedliwa i absurdalna. Człowiek bardzo słabo rozumie słowo możliwość. Wydaje mu się, że jeśli ma w sobie jakiekolwiek możliwości, to muszą one być już rozwinięte i że środki potrzebne do ich rozwoju znajdują się w jego zasięgu. Człowiek bardzo szybko przechodzi od negowania wszystkich możliwości do domagania się ich koniecznej i natychmiastowej realizacji. Trudno jest mu pogodzić się z myślą, że jego możliwości mogą nie tylko pozostać nierozwinięte, ale także mogą wręcz zanikać, a ich rozwój wymaga od niego olbrzymiego wysiłku i wytrzymałości.
W gruncie rzeczy, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich ludzi, którzy nie są ani fakirami, ani mnichami, ani joginami, to możemy z całą pewnością powiedzieć, że ich możliwości nie mogą zostać rozwinięte i nie będą rozwinięte. Musi to być w pełni zrozumiane. W przeciwnym wypadku nie uchwycicie bowiem tego, co powiem dalej. W zwykłych warunkach współczesnego życia nawet inteligentny człowiek szukający poznania znajduje się w beznadziejnej sytuacji, ponieważ w jego otoczeniu nie ma niczego, co przypominałoby szkoły fakirów albo joginów. Religie Zachodu zdegenerowały się do takiego stopnia, że już od dawna nie ma w nich niczego żywego. Rozmaite towarzystwa okultystyczne i mistyczne oraz naiwne doświadczenia spirytystyczne, wszystko to również do niczego nie prowadzi. Sytuacja byłaby doprawdy beznadziejna, gdyby nie fakt, że istnieje jeszcze możliwość czwartej drogi. Czwarta droga nie wymaga odejścia na pustynię, nie wymaga od człowieka opuszczenia i wyrzeczenia się wszystkiego, dzięki czemu do tej pory żył. Czwarta droga zaczyna się o wiele dalej niż droga jogina. Oznacza to, że człowiek musi być przygotowany do czwartej drogi, a to przygotowanie powinno odbyć się w życiu codziennym i musi być bardzo poważne, to znaczy obejmować wiele różnych stron. Ponadto człowiek winien żyć w warunkach sprzyjającej pracy na czwartej drodze, a w każdym razie w warunkach, które nie czynią jej niemożliwą. Trzeba zrozumieć, że zarówno w wewnętrznym, jak i w zewnętrznym życiu człowieka mogą istnieć warunki, które dla czwartej drogi tworzą bariery nie do pokonania. Ponadto czwarta droga nie ma form takich określonych jak drogi fakira, mnicha czy jogina. Przede wszystkim musi ona zostać odnaleziona. To jest pierwszy sprawdzian. Nie jest ona tak dobrze znana jak trzy tradycyjne drogi. Istnieje wielu ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o czwartej drodze i wielu takich, którzy zaprzeczają jej istnieniu czy możliwości jej istnienia. Ponadto początek czwartej drogi jest łatwiejszy niż początek drogi fakira, mnicha czy jogina. Na czwartej drodze istnieje możliwość pracy i podążania tą drogą i jednocześnie pozostawania w zwykłych warunkach życia. Człowiek może kontynuować swoją zwykłą pracę, zachowując dotychczasowe związki z ludźmi i nie wyrzekając się, ani nie porzucając niczego. Przeciwnie, warunki życia, w jakich człowiek znajduje się na początku swej pracy, warunki, w których, można by powiedzieć, praca go zastała, są dla niego najlepszymi możliwymi warunkami, w każdym razie na początku tej pracy. Są to dla niego warunki naturalne. Te warunki są tym, czym jest sam człowiek, ponieważ życie człowieka i warunki tego życia odnoszą się do tego, kim on sam jest. Jakiekolwiek inne warunki od tych, które stwarza życie, byłyby dla człowieka sztuczne, a w sztucznych warunkach praca nie może od razu dotknąć wszystkich stron bycia człowieka. Dzięki temu czwarta droga wpływa równocześnie na wszystkie drogi bycia człowieka. Jest to praca nad trzema pokojami naraz. Fakir pracuje nad pierwszym pokojem, mnich nad drugim, jogin nad trzecim. Docierając do czwartego pokoju, fakir, mnich i jogin zostawiają poza sobą wiele rzeczy niedokończonych i nie mogą korzystać z tego, co osiągnęli, ponieważ nie panują nad wszystkimi swoimi funkcjami. Fakir jest panem swego ciała, ale nie swoich emocji czy swojego umysłu. Mnich jest panem swoich emocji, ale nie swojego ciała czy swojego umysłu. Jogin jest panem swojego umysłu, ale nie jest panem swojego ciała czy swoich emocji. Poza tym czwarta droga różni się od innych dróg tym, że podstawową rzeczą, której wymaga się tu od człowieka, jest rozumienie. Człowiekowi nie wolno robić niczego, czego on sam nie rozumie. Wyjątkiem są doświadczenia pod nadzorem i przewodnictwem nauczyciela. Im więcej człowiek rozumie z tego, co robi, tym większe będą wyniki jego wysiłków. To podstawowa zasada czwartej drogi. Wyniki pracy są proporcjonalne do świadomości pracy. Na czwartej drodze nie wymaga się wiary, wręcz odwrotnie. Wszelkiego rodzaju wiara sprzeciwia się czwartej drodze. Na czwartej drodze człowiek sam musi przekonać się o prawdziwości tego, co mu się mówi.
i dopóki się o tym nie przekona, to nic mu nie wolno robić. Metoda czwartej drogi polega na tym, że rozpoczyna się pewną pracę w jednym pokoju i jednocześnie podejmuje się odpowiadającą temu pracę w dwóch innych pokojach. To znaczy, że pracując nad fizycznym ciałem, pracuje się równocześnie nad umysłem i emocjami. Pracując nad umysłem, pracuje się nad ciałem fizycznym i emocjami. Pracując nad emocjami, pracuje się nad umysłem i nad ciałem fizycznym. Dzieje się tak dzięki temu, że na czwartej drodze można korzystać z pewnego poznania niedostępnego na drodze fakira, mnicha i jogina. To poznanie pozwala na symultaniczną pracę w trzech kierunkach. Całe serie równocześnie podejmowanych fizycznych, umysłowych i emocjonalnych ćwiczeń służą temu celowi. W dodatku, na czwartej drodze można indywidualizować pracę każdej osoby, a więc każdy może robić to, co jest dla niego konieczne, a nie to, co jest akurat dla niego bezużyteczne. Jest tak dlatego, że czwarta droga odbywa się bez tego wszystkiego, co zbyteczne, a co zachowało się na innych drogach po prostu dzięki tradycji. Kiedy zatem człowiek dzięki czwartej drodze osiąga wolę, to może z niej korzystać, ponieważ uzyskał on już kontrolę nad wszystkimi swoimi cielesnymi, emocjonalnymi i intelektualnymi funkcjami. A oprócz tego zaoszczędził bardzo dużo czasu, pracując równolegle i równocześnie nad trzema stronami swojego bycia. Czwartą drogę nazywa się czasami drogą człowieka przebiegłego. Przebiegły człowiek zna pewną tajemnicę, której ani fakir, ani mnich, ani jogin nie znają. W jaki sposób przebiegły człowiek poznał tajemnicę, nie wiadomo. Może trafił na nią w starych księgach, może odziedziczył ją, może ją kupił, może wykradł ją komuś. To bez różnicy. Przebiegły człowiek zna tajemnicę i dzięki niej prześciga on fakira, mnicha i jogina. Spośród tych czterech fakir działa w sposób najbardziej niedojrzały. Niewiele wie, niewiele rozumie. Przypuśćmy, że po miesiącu intensywnych tortur rozwinie w sobie pewną energię, pewną substancję, która powoduje w nim pewne zamiary. Robi on to zupełnie na oślep, z zamkniętymi oczami, nie znając ani celu, ani metod, ani rezultatów, po prostu tylko naśladując innych. Mnich trochę lepiej wie, czego chce. Wiedzie go uczucie religijne, religijna tradycja, pragnienie spełnienia i zbawienia. Mnich ufa swojemu nauczycielowi, który mówi mu, co robić i wierzy, że jego wysiłki i ofiary są miłe Bogu. Przypuśćmy, że tydzień postów, nieustającej modlitwy, wyrzeczeń i tym podobne pozwoli mu osiągnąć to, co fakir rozwinął w sobie w trakcie miesiąca tortur. Jogin wie znacznie więcej. Wie, czego chce, wie, dlaczego tego chce, wie, jak można to osiągnąć. Wie na przykład, że by osiągnąć swój cel, musi wytworzyć w sobie pewną substancję. Wie, że ta substancja może zostać wyprodukowana w ciągu jednego dnia dzięki pewnemu rodzajowi ćwiczeń umysłowych, albo też dzięki koncentracji świadomości. Skupia on więc przez cały dzień swoją uwagę na tych ćwiczeniach, nie dopuszczając do siebie żadnych zbędnych myśli, aż wreszcie uzyskuje to, co mu jest potrzebne. W ten sposób jogin poświęca tylko jeden dzień na to, na co mnich musi przeznaczyć tydzień, a fakir miesiąc. Jednakże na czwartej drodze poznanie jest jeszcze dokładniejsze i doskonalsze. Człowiek, który podąża czwartą drogą, wie całkiem dobrze, jakiego rodzaju substancji potrzebuje on dla swoich celów i wie, że te substancje mogą zostać wytworzone w ciele po miesiącu fizycznych cierpień, tygodniu emocjonalnego wysiłku czy też dniu ćwiczeń umysłowych. Wie także, że mogą zostać one wprowadzone do organizmu z zewnątrz, jeśli wiadomo, jak to zrobić. A zatem, zamiast spędzać cały dzień na ćwiczeniach, jak to robił jogin, tydzień na modlitwie, tak jak mnich, czy też miesiąc na torturowaniu siebie samego, tak jak fakir, on po prostu przygotowuje i połyka małą pigułkę, która zawiera wszystkie potrzebne mu substancje i w ten sposób, bez straty czasu,
uzyskuje pożądane rezultaty. Trzeba też zauważyć, powiedział G., że poza tymi właściwymi i prawowitymi drogami istnieją też nieprawdziwe drogi prowadzące do wyników tylko tymczasowych, a także błędne drogi, które mogą nawet wieść do efektów trwałych, ale niewłaściwych. Na drogach tych człowiek także szuka klucza do czwartego pokoju i czasami go znajduje, ale nikt nie wie, co znajdują w czwartym pokoju. Zdarza się też, że drzwi do czwartego pokoju zostają sztucznie otwarte za pomocą wytrycha. W obu wypadkach może okazać się, że pokój jest pusty. Na tym G zakończył. W trakcie jednej z kolejnych rozmów znów poruszaliśmy temat dróg. Człowiekowi kultury zachodniej, powiedziałem, jest oczywiście trudno uwierzyć i zaakceptować to, że nieświadomy fakir, naiwny mnich czy też jogin, który wycofał się z życia, mogą podążać drogą ewolucji, podczas gdy wykształcony Europejczyk, uzbrojony w ścisłą wiedzę i wszystkie najnowsze metody badań, nie ma żadnej szansy i porusza się w kole, z którego nie ma ucieczki. Tak, a to dlatego, że ludzie wierzą w postęp i kulturę, powiedział G. Nie istnieje żaden postęp. Wszystko jest takie, jakie było tysiące i dziesiątki tysięcy lat temu. Zmienia się zewnętrzna forma. Esencja pozostaje taka sama. Człowiek pozostaje dokładnie taki sam. Cywilizowani i wychowani ludzie mają dokładnie takie same zainteresowania jak najciemniejsi dzicy. Współczesna cywilizacja opiera się na przemocy, niewoli i pięknych słowach, ale te wszystkie piękne słowa o postępie i cywilizacji są tylko słowami. Wywarło to na nas oczywiście szczególnie silne wrażenie, ponieważ zostało powiedziane w roku 1916, kiedy to najnowszy przejaw cywilizacji w postaci wojny, jakiej jeszcze świat nie widział, powiększał się i rozwijał, wciągając swą orbitę coraz więcej milionów ludzi. Pamiętam, że kilka dni przed tą rozmową widziałem na Litejnym dwie olbrzymie ciężarówki wypełnione do wysokości pierwszego piętra nowymi, niepomalowanymi drewnianymi kulami. Nie wiem dlaczego, ale ich widok szczególnie mnie uderzył. Góry z kul do nierozerwanych jeszcze nóg stanowiły szczególnie cyniczną drwinę z tego wszystkiego, co służyło ludziom do okłamywania się. Mimowolnie wyobraziłem sobie, że podobne ciężarówki krążą na pewno po Berlinie, Paryżu, Londynie, Wiedniu, Rzymie i Konstantynopolu. W rezultacie wszystkie te miasta, które tak dobrze znałem i lubiłem właśnie dlatego, że były różne, że się uzupełniały i kontrastowały ze sobą, stały mi się teraz tak samo wrogie, jak wrogie były wobec siebie. Miasta rozdzielone nowymi murami nienawiści i zbrodni. Podczas spotkania powiedziałem naszym ludziom o tych załadowanych kulami ciężarówkach i o moich myślach na ten temat. Czego oczekujesz, powiedział G. Ludzie są maszynami. Maszyny muszą być ślepe i nieświadome. One nie mogą być inne i wszystkie ich działania są zgodne z ich naturą. Wszystko się zdarza. Nikt niczego nie czyni. Postęp i cywilizacja w prawdziwym tego słowa znaczeniu mogą pojawić się tylko jako wynik świadomych wysiłków. Nie mogą pojawić się jako wynik nieświadomych, mechanicznych działań. A jakiego to świadomego wysiłku może podjąć się maszyna? Jeśli jedna maszyna jest nieświadoma, to wtedy 100 maszyn jest nieświadomych i również 1000 maszyn, czy też 100 tysięcy maszyn, albo milion. A nieświadoma działalność miliona maszyn musi nieuchronnie spowodować zniszczenie i eksterminację. To właśnie w tych nieświadomych i bezwolnych przejawach leży całe zło. Jeszcze nie rozumiecie i nie umiecie sobie wyobrazić wszystkich skutków tego zła, ale nadejdzie czas, gdy to zrozumiecie. Na tym, o ile pamiętam, rozmowa się zakończyła.